Są pytania o tego gołąbka bez nóżki. On się dzisiaj zjawił. Gołąbki dostały ziarno, a tutaj ktoś nasypał też bułek i bułeczki zajadają. Ale on zaraz mu tu jeszcze jemu ziarka rzucę. Jak on idzie, biedulek, wiernie, bez tej jednej nóżki, aż mu sypnę tu. Ale gołąbki jadły, całe stadko jadło ziarno. Ale pobiegły, bo tam chlebek ktoś nasypał. A on został tak, jakby tu do filmu specjalnie. Radzi sobie. Może on tylko tak rano wcześniej jest. Dzisiaj tak wyszło rano wyjątkowo. Ale tak zalecał się. Może na jajeczkach siedzi. Tam ktoś się wpisuje. Taki ma ten nick, nie wiem jak to czytać, Bóg. I chyba o drzewo chodzi. I było pytanie o tego gołąbka, tam w ogóle nie wiem kto tam zadaje wiele pytań. Takich w sumie no retorycznych pewnie, bo sam pewnie zna odpowiedzi. Ile lotnicy, ile mogą mieć dzieci? Ile razy mogą siedzieć na jajeczkach? No, często mogą siedzieć. Jak wychowują, no to już gołąbki do wylotu, a one już na następne jajeczka by chętnie siedziały, jak sprzyjają warunki. Nie jest chyba taki głodny, bo takie wybiera te ziareczka sobie. On słonecznik nieuskany wybrał. Już tu zdążył pojeść, bo ja tu dużo nasypałam słonecznika uskanego, a wyszłam bez komórki, nie mogłam nagrać. Także gołąbeczek bez nóżki radzi sobie. Latem to na pewno będzie sobie radził, myślę. Gorzej trochę zimą jest, ale radzi sobie, radzi. To tak. Pieska zobaczył. Ma gdzieś może dobrą miejscówkę do jedzonka, że nie jest taki głodny.